Vlogmas, dzień 21. O Boże. Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mój dzień jest trochę krótszy, bo mam przedstawienie mojej córeczki. Jeszcze muszę jedną rzecz na mieście załatwić. Więc tutaj chwilę poogarniam w domu i pokażę wam dzisiaj ozdoby świąteczne, bo ostatnio parę komentarzy było takich, że zarzuciliście mi, że te vlogmasy są mało świąteczne i chciałabym to jakoś sprostować, znaczy odpowiedzieć na to. Ja rozumiem, że jest taki trend teraz, że święta zaczynają się już w listopadzie, ale nie każdy przez cały grudzień rozprawia tylko o świętach. Ja zaczynając te vlogmasy nie zakładałam, szczerze mówiąc, w ogóle od początku, że każdy ten film będzie taki świąteczny. Bardziej to chodzi o to, że te vlogmasy pojawiają się codziennie do tego 24. To jest idea tego, żebyśmy się spotkali częściej. Przewijają się różne świąteczne ozdoby, dekoracje, no ale nie wydaje mi się, że to by było interesujące, gdyby w każdym filmie pojawiały się jakieś świąteczne tematy. Dlatego, że ja biorę pod uwagę jakby wszystkich moich widzów i są takie osoby, które na przykład w tym okresie świątecznym czują się bardzo samotne, nie mają rodziny, nie mają swojego miejsca, są w ciężkiej sytuacji finansowej, potężne pieniądze się też wydaje przed tymi świętami, jest jakaś tam presja. Nie dla każdego ten czas świąteczny kojarzy się z takim domowym ogniskiem, z bombkami, z choinką. I też jakby staram się wczuć w każdego sytuację. Zresztą ja też nie jestem taką osobą, która będzie wam w każdym filmie mówiła ho, ho, ho i tak dalej, no bo sami widzieliście, że byliśmy chorzy. Różne są sytuacje, że na przykład sprzątanie nie jest świąteczne, no ale wydaje mi się, że wiele osób przed świętami sprząta. Taka też jest trochę idea, żeby mieć czysto, żeby sobie tak poukładać wszystko dookoła siebie i w swojej głowie, że to jest taki moment przemyśleń, spędzania czasu z rodziną i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby razem być. Ja też wam wszystkiego nie pokazuję, pokazuję wam parę minut w tych vlogmasach i mam mnóstwo innych rzeczy do zrobienia, wiele rzeczy się dzieje dookoła, czego wy też nie widzicie. No nie wiem, dajcie mi znać, jaka jest wasza opinia. Nawet nie brałam tego pod uwagę wcześniej, zanim mi to napisaliście, że te wszystkie filmy mają być takie bardzo klimatyczne pod względem takim świątecznym. To jest jakby moja odpowiedź na to. Nie wiem, co mam jeszcze tutaj dodać, szczerze mówiąc. Jakoś tak nie wyobrażam sobie, że te vlogmasy będą tylko i wyłącznie o śledziach i ozdobach choinkowych, chociaż zaraz wam pokażę tak mniej więcej, co tam mam w tym moim wnętrzu. W tym roku te nasze święta będą wyglądać trochę inaczej, ale to się na pewno dowiecie niedługo w tych vlogmasach. Mam też takiej fazy do końca w tym roku. Nie mogę się zdecydować, jakie bym chciała mieć te ozdoby. W tych sklepach zalew jest tych rzeczy. Nie chce mi się też do tych sklepów chodzić. Wiem, że powinnam wam pewnie nagrywać z jakiejś galerii co chwila, coś z jakichś miejsc, ale nie wiem, myślę, że nie jestem jedyna, bo jak gadam z moimi koleżankami, to one też nie mają zupełnie fazy na takie rzeczy. Jest mnóstwo tych ludzi, jest dużo dekoracji za ogromne pieniądze. Nie miałam też za bardzo czasu, żeby robić jakieś DIY. Jest też mnóstwo rzeczy przed świętami, które dzieją się w życiu moich dzieci. A to muszę zrobić jakiś projekt z nimi, a to jakiś strój aniołka, a to jakieś skrzydła, a to różne rzeczy. I też jakoś wam tego wszystkiego nie pokazuję, bo ja nie mam do końca takiego nawyku, żeby pomyśleć jeszcze o tym, żeby wziąć kamerę i żeby tak wszystko jakby... No nie chcę mówić zrobić na pokaz, bo nie mówię, że wszyscy ludzie to robią na pokaz, ale... No ale takie jest życie i no, najważniejsze są dla mnie te relacje. Oczywiście wy jesteście dla mnie bardzo ważni, też chcę wam pokazać wszystkie rzeczy, ale to czasami tak jest. Tak wychodzi moment, kiedy moje dzieci już wracają do domu, być tylko dla nich. I też nie chcę, żeby cały czas widziały, że coś nagrywam i nie spędzam z nimi czasu, no bo to też nie o to chodzi, tak mi się wydaje. Tutaj mam taką bombkę, którą kupiliśmy w Irlandii. Taka zwykła, najprostsza, fabryczna. To kupiłam w Primarku za 2 euro. Też wam pokazywałam, przepiękna jest. Cotton candy. 2 euro ona była. I w ogóle w tym Primarku było dużo różnych rzeczy. Ale miałam bagaże podręczne, które musiałam zdać. Bałam się, że to mi się no, zepsuje, rozwali, zbije się. Chociaż to jest plastik. To kupiliśmy też taką tancereczkę irlandzką. Ja chodziłam kiedyś na taniec irlandzki. I to wybrała moja córeczka, nie wiedząc o tym, że ja chodziłam na ten taniec. Także pomyślałam sobie, że historia zatacza koło.
bardzo ładna ta bombeczka. No i to musiałam wziąć. Tego Guinnessa. Wydaje mi się, że to jest taki totalny symbol Irlandii, bo tam Guinness jest dobry na wszystko. Oni uważają, że Guinness leczy każdą chorobę. W tamtym roku kupiłam sobie taki piękny wieniec. Wisiał nad kominkiem. Teraz sobie go na takim moim kredensie powiesiłam i pięknie wygląda. Pasuje do tych gwiazd betlejemskich wszystkich. To muszę też gdzieś w fajnym miejscu jakoś zagospodarować. To kupiłam w TK Maxie ten wieniec. Nad kominkiem mam skarpety i taką fajną girlandę z TK Maxa też. Są i krasnalki. Mam taką girlandę na schodach. To też z TK Maxa. Kupiłam 2 lata temu. Albo w tamtym roku. Taka kulka zwykła. Na zewnątrz mam trochę inny wieniec, a tutaj mam takie badyle, że tak powiem. Kupiłam to w TK Maxie. I jakoś tak nie wiem, czy to tu pasuje, czy to tu nie pasuje sama. Ale podoba mi się nawet. Jest takie naturalne, leśne takie. Zapach z Bath & Body Works w środku i taką kulę. W TK Maxie też 2 lata temu chyba ją kupiłam. Jest bardzo świąteczna. I taka klimatyczna moim zdaniem. Muszę tutaj coś jeszcze dołożyć do niej. Oto Magda. Hello! Co powinnaś powiedzieć? O Boże! Vlogmasy, o Boże! Ostatnio ktoś mi napisał w komentarzach pozdrowienia dla tej pani, o Boże! Pozdrawiam, bo o Boże. Nie wiem, czy ja ci to mówiłam, ale za każdym razem, jak teraz gadamy, odkąd byliśmy w Lindu, to ja cały czas... Tak! Dokładnie tak! Normalnie to ostatnio śpiewam. No bo tam jest jak parking ramstam kończą. Też by to napisać w komentarzach. Słuchajcie, Magda przyszła. Bo czekamy jeszcze na Anię. Przyniosła prezenty. Mogę odpasować. Ale to przed kamerą. Malutkie gefciki. A tam malutkie. Ja to zawsze chciałam mieć. Czy to jest ten kot w kształcie syreny? Ja pomyślałam sobie, że wejdziecie tam do środka z dziewczynkami. No, no one mi chyba raczej zabiorą. No wiem, no ale w każdym razie... Nie, no rewelacja, dziękuję! Ale gdzie ty to w ogóle wyszukałaś? FN. Ekstra, o matko. FN. Nie no, najlepsza rzecz na świecie ever. Dziękuję. Ale tu coś jeszcze jest. O! W ogóle Magda słynie z tego, że zawsze mi kupuje jakąś ozdobę. Świąteczną, wielkanocną, i myślę, że tutaj jest. O, to jest. Ja sobie pomyślałam, że to może ci pasować do wnętrza i że jak będziesz to rozpakowywała generalnie co roku, to wtedy sobie na przykład o mnie pomyślisz. No tak jak z kurczakiem wielkanocnym. Tak na przykład, z tym, tym puchatym. Puchatym. Zawsze sobie o tobie myślę. Jak starałam się dobrać, żeby to było w kolorystyce... To jest beautiful. Żeby to było takie kolorystyce, żeby ci tak no, nie pasowało. Możesz ją sobie postawić, gdzie tam będziesz uważała, ale możesz też schować w schowku, jak ci się nie będzie. Nie, no, oczywiście, że będę używała, postawię sobie. Piękna. No piękna. Piękna, bardzo dziękuję. No i jeszcze coś tu jest. Coś tam w tej siatce jest. Pomyślałam sobie. Będę sobie pisała w moim kalendarzu. Pamiętaczkę. Możesz użyć ich na choinkę, ale możesz też tak sobie dekorować wszystko nimi, bo są takie właśnie, że i w kuchni można je powiesić. Jest... Drewniane, takie rustykalne. Też coś tutaj można napisać. Na przykład Mary and Bright and Jesus. I o Boże! Dokładnie. Poczekajcie. I co my tu jeszcze mamy? Ojejku! O. Patrzcie, Irena Eris. Body art. I kodli. O, dziękuję, ale naprawdę nie trzeba było. Ale chciałam ci to dać, bo bardzo dziękuję. Tak, lubisz takie ładne rzeczy. No. I takie praktyczne. Piękne. Strasznie mnie to denerwuje, że ludzie nie mówią dzień dobry.
a nawet nie odpowiadają, a szczególnie to widzę nie w przedszkolu. Nie odpowiadają. Bo wiesz, przedszkole to jest takie miejsce, nie? Kurczę, pedagogiczne, dajemy dobry przykład. Nie denerwujecie to? Znaczy nie irytujecie to w ogóle, bo mnie na przykład to strasznie psychuje. Irytuje mnie to bardzo, ale w ogóle no teraz zapominamy o takich, wiesz, takich podstawowych zwrotach grzecznościowych. Mhm. No to jest, jest to przykre, nie wiem. Matki, żony i kochanki. Nie od dzisiaj, kochanki. Znowu przyszedł Mikołaj, bo my mamy takiego dzisiaj śledzika, można powiedzieć. Magda nie chce się pokazać. Opłatnik, ja nie tak wiem. Nie o Boże. Robię coś bardzo istotnego. Mikołaj jest w ceremonii. Tutaj zobaczcie, jak ładnie sama to zapakowała. Kolejny pomysł na prezent. W poradniku. No i ostatnio też w komentarzach pisaliście, że uwielbiacie Anię. No Ania na YouTubera. Bardzo mi miło, jestem bardzo zaskoczona. Że cię lubią? No, że wiemy, że... Dla mnie to jest oczywiste. No raczej. No parę osób tam się zawsze znajdzie na cały świat. Bez zadęcia. To... Jakie parę? Chodź tutaj do nas. Wam zdęcia, nie zadęcia. O rany, śliczne. No to mi się tak podoba. The Body Shop. Bardzo udało. Uwielbiam ten zapach. Boże, wy dzisiaj jesteście takie piękne. Jestem taka niewyjściowa. Jezu, proszę cię, ty niewyjściowa. Znaczy, mam nadzieję, że się wam zapach spodoba, bo mnie się bardzo podoba. Generalnie ja jestem taka, że kupuję zawsze rzeczy, które sama bym chciała mieć. Każda z nas no raczej. Czegoś nie może odkręcić. Ojej, śliczne, pięknie. Macie, tak jak moja babcia zawsze, wszystkim kupowała dokładnie wszystkim to samo, żeby było sprawiedliwie. Proszę bardzo, porada. O, ładnie pachnie. To mi się podoba. Dzień. To jest takie z brokatkiem. Nadchodzi renifer. Kupiłam sobie też, będziemy, dzwonimy się tak. I wszystkie w Wigilię muszą mieć wieczorem skarpety na nogach. Tak, bo my mamy taką grupę. Dzień. Kochani, żegnamy się z wami, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do jutra. Pa, pa.